Śmierć, zbrodnia, krew, łzy, strach, cierpienie niewinnych ludzi, tragedie rodzin, płaczące dzieci. Tym jest wojna. Pani ma na imię? Aleksandra. Skąd pani przyjechała do Polski? Przyjechałam z Krymu. Z Krymu? I jak pani jako Ukrainka, bo nie mam, że Ukrainka, skoro pani trzyma ukraińską flagę. Dokładnie. Zareagowała na dzisiejsze wydarzenia, które miały miejsce o 4 godzinie. No powiem szczerze, byłam w szoku, bo to jest taka sytuacja, która po prostu no, szokowała wszystkich. Oczywiście mamy rodziny, mamy znajomych, mamy tam po prostu bardzo dużo przyjaciół, którzy po prostu się boją, którzy się ukrywają w różnych metrach, żeby było chociaż troszkę bezpieczniej. Więc my jesteśmy po prostu za porządek w państwie, żeby nie było tego po prostu tego wszystkiego. Czy zgodzi się pani ze mną, że świat nie zareagował odpowiednio w 2014 roku po tym, co miało miejsce na Majdanie? Czy już wtedy powinno być? Myśleli, że to się wszystko skończy właśnie tam, a tak nie było. To wszystko narastało przez te lata, więc no te wszystkie po prostu decyzje, te wszystko to, że nie było zareagowane, doprowadziło właśnie do tego, co jest teraz, dzisiaj. Przyznam się szczerze, że jestem zaskoczony tym, jak pani dobrze mówi po polsku. Gdzie pani się nauczyła? W Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Sława Ukrainie. Uwierojam sława. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przed nami Jury, który przyjechał z Ukrainy, obwód chmielnicki. Panie Jury, co pan sądzi o dzisiejszej sytuacji, która miała miejsce dzisiaj o 4 rano? Globalna reakcja. No, te miejsce miały się wcześniej, za dużo wcześniej, jeszcze w 14 roku. I to wszystko szło do tego. Dzisiejszy świat nie wierzy w to, że ten, nawet nie chcę jego nazwać, jak on nazywa się, chodzi o tym, że on do dzisiejszego dnia czekał, żeby po prostu zacząć takie morderstwo i napadło na Ukrainę i teraz tam masakra. Czy ma pan kontakt z bliskimi, którzy w tej chwili przebywają na Ukrainie? Tak. I co oni mówią? Jak tam jest? No, cały dzień mówią. No, ja jestem bliżej do Polski, do Kijowa, jeszcze 350 km ma. To atakowali z rana, gdzie samoloty atakowali najwięcej aerodromy, no, tam gdzie wojskowa technika i składy z pociskami i część tam gdzie są i po prostu wszystko terytorium Ukrainy zajęli oni, no, z tymi pociski, no, byli po prostu, zaczęli z wojskowych części, a teraz tam odbyło się wszędzie, na, chodzi o stronę Białorusi, Sumski obwód, Czernigowski i na Donbasie i z Krymu też, i Odessa z Czarnego Morza i z Azowskiego Morza. Dziękuję bardzo, Jury. Powodzenia. Zdrastujcie. Dobro dnia. Dajcie raz. Żeńszczyny przyjechały z Ukrainy? Można tam mieć dzieci, семья, батьки, браты, сестри, взагалі друзі наші, які зараз знаходяться там, і прийшли їх підтримати хоча б звідси.